Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na analizę pary Bitcoin do złotówki na 5 dni przed halvingiem. Dzisiaj jest oczywiście środa, 6 maja 2020 roku. Analizę przeprowadzimy sobie na interwale dziennym. No i na nim, jak wiadomo, najważniejsze poziomy są zaznaczone właśnie dwoma kolorami. Z jednej strony jest to kolor czerwony i jest to oczywiście poziom oporu technicznego. Szczyt tutaj dla tego ruchu wzrostowego poprzedniego, zakończonego 13 lutego 2020 roku, jak widzicie, jest na poziomie 41.331, zakończony jest objęciem Bessy, później mamy kolejne objęcie Bessy i kolejne objęcie Bessy, mamy trzy w zasadzie objęcia Bessy pod tym poziomem oporu technicznego. Z drugiej strony mamy formację takiego pinbara, dosyć taką rzadko spotykaną, jeśli chodzi o zasięg oczywiście tych knotów górnych i dolnych formacje, czyli mamy tutaj tego pinbara, oczywiście przeprowadzona została ta operacja, zakończona w zasadzie została ta operacja spadków 13 marca 2020 roku, no i tutaj dołek mamy na poziomie 15 tysięcy złotych, oczywiście strefa ta została zaznaczona poziom 15 tysięcy i jeszcze mamy poziom 15 881, to jest taka wąska strefa wsparcia dla strony popytowej. Jak widzimy, cały czas następuje tutaj wznowienie ataku ze strony popytowej, najprawdopodobniej spowodowane właśnie antycypowanym halvingiem Bitcoina. No już niedługo, jak mówiłem, 5 dni zostało do halvingu. Praktycznie całe te spadki miesięczne spowodowane prawdopodobnie strachem przed skutkami pandemii koronawirusa zostały powoli, aczkolwiek skutecznie, zniesione praktycznie w 100%, gdyż do tego szczytu tutaj brakuje niecałe 2000 zł. No i póki co nie wygląda na to, żeby byki powiedziały ostatnie słowo przed halvingiem. Mamy co prawda tutaj formację świecową spadającej gwiazdy, czyli można powiedzieć, że taka spadająca gwiazda trochę pinbar, natomiast no, na pewno jest to jakiś jeden z ważnych sygnałów, które wcześniej w przeszłości, jak zobaczycie tutaj i tutaj, również działały. Od tamtej pory mieliśmy po tym radzie wzrostowym do poziomu 39768, mieliśmy taką, w zasadzie taką konsolidację tych zysków, wąski przedział cenowy nam się tutaj utworzył, przetestowany został tak troszeczkę pobieżnie poziom wsparcia na 35401, odbicie od niego nastąpiło, no i teraz właśnie jesteśmy tutaj w wąskim tym przedziale cenowym cały czas od już 4-5 dni. Dolny zakres tego przedziału to 36 tysięcy złotych, a tutaj góra jest, jak widzicie, po tej świeczce zrobiona na 38 279 złotych. No i w tym właśnie przedziale teraz sobie Bitcoin konsoliduje, najprawdopodobniej czekając oczywiście na halving, tak, żeby ta klamka już zapadła po halvingu, żeby było. No i nie są to specjalnie dobre poziomy, jeżeli chodzi o byki, ponieważ jak widzicie, są to poziomy, w którym rynek jest już mocno wykupiony. Tak? Są to już poziomy ekstremalnego wykupienia rynkowego, co oznacza, że generalnie to jest już drogo. W odniesieniu do ostatnich 14 przynajmniej dni, te poziomy cenowe są już naprawdę poziomami, przy których cena Bitcoina jest mniej atrakcyjna niż 14 dni oczywiście wcześniej. No i cóż, zobaczymy, w jaki sposób halving zostanie rozegrany. Póki co nieco zmniejszyła nam się dynamika ruchów, mamy tutaj lokalną konsolidację, ale nadal szczyty są w zasięgu byków. Przede wszystkim, jak już wspomniałem, szczyt ostatnich wzrostów, czyli spadającej gwiazdy 39768, no i później ewentualnie już atak na 40 i 41 tysięcy, czyli na te lokalne tutaj szczyty, znaczy to nawet nie lokalne szczyty, tylko szczyty swingowe w zasadzie, a zaznaczone oczywiście tym czerwonym prostokątem. Pozostałe oczywiście poziomy dla niedźwiedzi ważne, to
wytestowany już poziom wsparcia 35401, kolejny mamy na 33349 i 31977. W zasadzie wybicie tego ostatniego poziomu będzie oznaczało raz, dwa, trzy poziomy wsparcia wybite, krótkoterminowa linia trendu również wybita, no i w tym momencie do gry już na poważnie wchodzą niedźwiedzie, jeżeli ten poziom zostanie wybity, no i możemy spodziewać się już cen poniżej 30 tysięcy złotych. Natomiast scenariusz ten jeszcze nie jest specjalnie przez stronę podażową realizowany. Jak na razie skupiamy się tutaj, na ten tydzień przynajmniej skupiamy się tutaj na tej konsolidacji, no i cały czas na byczych próbach kontynuacji tych wzrostów w kierunku właśnie ostatnich tutaj poziomów do przetestowania, które pozostały, czyli szczytów swingowych na 41432. Jak to zostanie rozegrane? Zobaczymy do halvingu 5 dni. Na pewno się jeszcze spotkamy przed samym halvingiem. Z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. No i oczywiście zapraszam na kolejne analizy. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.